Siema YouTube. Jesteśmy dzisiaj na kolejnym wschodzie słońca. Szukam właśnie jakiejś miejscówki do zdjęcia. Jest kurde mroźno. Miało być 7 stopni na plusie, a jest kurde odczuwalne, jakby było minus 5 przez ten wiatr. Są tu jakieś skałki i kurczę, szukam kadru. Tam jest jakiś gościu. Nie chcę się tam jakiemuś gościowi kurde wplątywać przed aparat. Także poszukam jakiegoś kadru i mam nadzieję, że wpadnie jakiś wschód słońca ciekawy. Także zapraszam. No i wychodzi na to, że to jest chyba dosyć kurde popularna miejscowa. Jest tutaj dwóch fotografów. Podobnie jak ja, próbuję uwiecznić wschód słońca. No i kurde, przez to trochę się czuję tutaj osaczony. Bo mi się wydaje, że oni obczaili najlepsze miejscówy, no. Cholera, no. Dobra, mam tu jeden fajny w miarę kadr. Zobaczę jeszcze tutaj w jednym miejscu. I trzeba będzie się szykować do robienia zdjęć, bo czas ucieka. Nie wiem, czy na tą skałkę tu wchodzić. Wygląda, nie? O, takie skałki. No dobra. Budzik dzwoni. Kurczę, co to? Dobra, działamy. Dobra, walczę tutaj z kadrem. Znalazłem takie coś, taka miejscowa. No, tak w sumie ciężko było mi kadr znaleźć. Nie wiem, kurde, wieje znowu, czy będziemy słychać. Wschód słońca jeszcze jest przed nami. Zaczynają się robić warunki teraz właśnie najlepsze chyba. I... no, próbuję coś tutaj wykombinować właśnie. Tutaj mam taki kadr. Ta skała po prawej uzupełnia mi te skały po lewej. Bo jak robię kadr, żeby był... tak jakby, o, tak jak teraz mam tutaj, to lewa strona wydaje się zbyt ciężka i wcisnąłem jeszcze tą prawą skałę, tak trochę w kadr, żeby zrównoważyć kadr. No i czekam na wschód. Jacy ludzie tu łażą, trochę mi to nie na rękę mojej twórczości. No i mam tu taką skałkę, która tak wystaje. Mam nadzieję, że jak słońce wyjdzie i ją oświetli, to będzie ona fajnie tutaj kontrastować, fajnie będzie leżeć w kadrze, także czekam na słoneczko, żeby jeszcze tą skałkę się. Wydaje kurde bardzo fajny. Chyba się udało znowu kolejny wschód zaliczyć. Zrobiło się czerwone niebo, tak jak lubię. Podczas gdy słoneczko świeciło, także to było takie trochę chyba rzadkie, albo nie wiem, ja tak jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj czerwone niebo jest tuż przed wschodem słońca. No, ta jedna z tych osób, która tam była, podeszła tutaj, chyba próbowała podpatrzeć mój kadr mniej więcej. Taka miła starsza pani to była. No, także fajnie. No, tak wygląda mój kadr, pokazuję go po raz kolejny. O, no, także zamysł był taki, żeby tą skałkę tutaj głównie sfotografować. No, a czy się to uda, to tak nie wiem. Tam wyszło słońce, tak w sumie chyba najbardziej. Ale te skałki tutaj i tu nie są aż tak oświetlone, jak sobie to wyobrażałem. No i tak to wygląda. Ale generalnie wschodzik spoko.
wiatr wieje. Puściłem komara, tak jak widzieliście. Wyskakiwały mi ostrzeżenia, że jest silny wiatr, także dużo nie polatałem. No, także chyba pójdę obczaić tam, gdzie ona była wcześniej. Teraz ja jej kadr podpatrzę. Zobaczę, co ona tam widziała. Widzę tam taką fajną skałkę. Spróbuję tam, może tam zobaczę coś ciekawego. Dobra, idę obczaić. No więc poszedłem się przejść w poszukiwaniu kadrów. Zszedłem na te skałki, które było widać tam z góry, tam gdzie byłem na wschodzie słońca. Były takie skałki na dole. Przeszedłem się tam przejść. Tam na miejscu jest jakaś ściana zbudowana 2,5 tysiąca lat temu. Taki patent. No. Przeszedłem się tam, żeby poszukać jakichś kadrów na przyszłość. Znalazłem kilka skał, jakiś tam. Próbowałem wypatrzeć jakiś ciekawy kadr. Jest tutaj kilka takich miejsc i kilka takich jakichś jakby skałek, które mają jakiś potencjał. Są jakieś takie, jakieś mostki. Nie wiadomo, trzeba by podejść bliżej, żeby zobaczyć, czy tam jest w ogóle jakiś kadr. Można z tego coś ulepić. No i szukałem drzewek. Znalazłem w sumie trzy drzewka. Jedno z jednej strony górki, drugie z drugiej strony. Koło jednego właśnie teraz jestem. Tak to wygląda. Zawsze wypatruję jakiś drzewek, które można by było później wkomponować jakoś w kadr o wschodzie czy o zachodzie słońca. Próbowałem jedno i drugie drzewko jakoś skomponować, ale ciężko leżą w kadrze. Widzę, tam jest jeszcze jedno, ale ono jest tak bardziej w dole. Kurde, musiałbym skakać chyba, bo tu kurde wysoko jest. Nie za bardzo wiem, jak się tam dostać, no. Także tyle z poszukiwania kadrów. Postanowiłem podejść do tego jednego ostatniego drzewka, które znalazłem. I kurczę, chyba znalazłem perełkę. Kurde, tak to się prezentuje. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze do tego ładnie słoneczko zaświeciło. Takie trochę wygibasy tutaj na tych, pomiędzy tymi paprociami na tej skałce. No ale kurczę, wygląda spoko. No. Także AFS, ostrze na drzewko i robię 5 zdjęć. Scena wcale nie wymaga robienia 5 zdjęć, ale już tak po prostu się przyzwyczaiłem, mam już tak ustawione, no. Także jest ok. Co ja chciałem powiedzieć, bateria mi się z pilocika rozładowała. Już chyba trzeci raz w historii tego pilota. Także powoli zaczynam nie wyrabiać na te baterie. No. Dobra, także tutaj trochę sobie pochilluję. Odpocznę sobie chwilę, bo się zgrzałem, jak kurczę gorąco mi się zrobiło. Za ciepło jestem chyba urany. Zobaczcie, jak ładnie się, no. Cholera, no. Dobra, jeszcze jedno zdjęcie. F8, ISO 100. Cóż więcej potrzeba do szczęścia. No, siedzę już tutaj tak sobie z dobre, nie wiem, 15 minut. Znalazłem w miarę fajny kadr, pionowy. Ustawiłem sobie wszystko. Aparat sobie ustawiłem na kadr pionowy. Tak wygląda moja kompozycja. O. Tutaj na zdjęciu jest tak, że ta zielona roślinność, kamień, zielona roślinność, kamień, jakieś tam wrzosy, roślinność, drzewko. I ta górka właśnie. No. Tak to wygląda. Oczywiście GoPro mi tego tak nie przybliży. No i teraz kwestia jest tego, żeby się pojawiło światełko. Ta pani pogodynka, z którą współpracuję, robi mnie kurde za często w bambuko. Doszedłem do takiego wniosku. Bo mówiła,
że będzie tak gdzieś dzisiaj w ogóle jakoś tak bezchmurnie miało być. Nie wiem, 20-30% chmur miało być. A tu kurde jest 100%. No ale jak było widać, przebyski się zdarzają. Są takie miejscami jakby niebieskie te przejścia. Tam całkiem nad horyzontem widać, że jest niebieskie niebo. Także tutaj nad górkami tylko wiszą te chmury. Liczę na to, że w ciągu najbliższych 15 minut wyjdzie słoneczko, bo nie chcę mi się tutaj tak siedzieć cały czas i czekać. Także jeszcze chwilę posiedzę, poczekam i zobaczę, może wyjdzie to słoneczko i zrobię te zdjęcia, tak jak sobie to wyobraziłem. Co się rozłączyłem, patrzcie na to, co się dzieje. Wyszło ci słoneczko, także akcja. Robię zdjęcie, wyostrzam. Pyk. W ogóle pilocik mi zadziałał. No ja, pięknie się zrobił. Kurde, muszę kucnąć, bo... Kucam, bo... Na zdjęciu jest mój cień. Dobrze. Pilocik ten, no. Proszę bardzo. No i pięknie. Zrobię jeszcze raz. Zajebiście. Udało się. Lekko poprawiłem aparat, bo go sztruchnąłem lekko. No i dobra. To już będzie dobre. Rzucę okiem, jaki no wyszła ostrość. Czy tam jest wszystko tak, jak powinno być. Jest to oryginał. Będzie dobre zdjęcie. Przynajmniej taką mam nadzieję. No dobra, zostałem tutaj trochę dłużej niż wcześniej mówiłem. Tak bardzo mi się ten kadr spodobał, że postanowiłem, że jeszcze spróbuję taki horyzontalny, poziomy kadr. Ustawiłem aparat na poziomo i próbowałem wyczekać jeszcze chwilę na jakieś światełko. No i tak później już od tamtego momentu to bida była. Teraz widzę, że te chmury to się w ogóle gęste zrobiły. Mówię, kurde, dobra, zwijam się stąd już. Kurde, jestem tu chyba godzinę. No. Dobra, zbieram się. No i dobra, i to by było na tyle. Zbieram się do autka. Jak się podobało, to zostawcie komentarz. Napiszcie coś. A ja się zbieram i... Do następnego odcinka, nara! Dobra. Dobra. Kółko gada dobra, ile razy ja dobra powiedziałem w ciągu kurde tego filmiku tutaj? Chyba 50 razy. Dobra!